Monika Sułkowska, witam 3 kwietnia i zapraszam Państwa na informacje. Wałbrzyszanie uczestniczyli już po raz 8 w mszy papieskiej, która tradycyjnie odbywa się na stadionie w dzielnicy Biały Kamień. Jak co roku na stadionie przy ulicy Ratuszowej w Wałbrzychu odbyła się msza papieska poświęcona pamięci Jana Pawła II. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z Wami. Drodzy bracia i siostry, wstępujemy wraz ze Zbawicielem na Jego drogę krzyża. Dlaczego rozważamy Jego mękę? Bo i my jesteśmy współwinni cierpień Chrystusa. On cierpiał również za nas i z powodu nas poniósł nasze grzechy na drzewo krzyża, abyśmy przestali być uczestnikami grzechu. Msza koncelebrowana pod przewodnictwem biskupa świdnickiego Ignacego Deca rozpoczęła się o godzinie 17 nabożeństwem Drogi Krzyżowej przygotowanej przez Duszpasterstwo Akademickie z Wałbrzycha. Zmiłuj się nad nami. Stacja trzecia. Pan Jezus upada po raz pierwszy. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Z encykliki Laborem Exercens. W ostatnich czasach wspólnoty narodowe i organizacje międzynarodowe zwróciły uwagę na inny jeszcze o rozległych powiązaniach problem związany z pracą, na problem osób upośledzonych. Po mszy odbyła się prezentacja tryptyku rzymskiego przygotowana przez członków Stowarzyszenia Ludzie Jana Pawła II z Wałbrzycha. Pan Jezus skazany na śmierć. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie. Mimo nie najlepszej pogody na uroczystość przybyło kilkaset wiernych. Nie zabrakło również przedstawicieli władz samorządowych oraz parlamentarzystów. Biskup Ignacy Dec w swoim wystąpieniu potępił projekt wydłużenia wieku emerytalnego czy też likwidację szkół. Stwierdził również, że nieuczciwość ludzi wielkiego biznesu powoduje krach gospodarczy oraz finansowy, którego skutki przerzuca się na niewinnych, zwykłych ludzi. Głos zabrał również prezydent Roman Szałamej, który stwierdził, że zgodnie z nauką papieża Jana Pawła II, którego nazwał wielkim człowiekiem i nauczycielem, należy pomagać biednym, słabszym, chorym, a zdolnym i pracowitym należy dać szansę zmieniać rzeczywistość na lepszą. Jan Paweł II był wielkim człowiekiem, wielkim nauczycielem, myślicielem, filozofem. Był przede wszystkim jednak człowiekiem czynu. Człowiekiem, który nie mając oręża, jedynie słowo, powodował, że rzesza wiernych każdego dnia rosło kolejnych kilkadziesiąt tysięcy nowych osób. To był myśliciel i filozof, który właśnie dla nas powiedział, że dla chrześcijanina nie ma rzeczy i nie ma sytuacji beznadziejnych. Ale to był również człowiek wielkiego słowa. Wielkiego słowa, które bardzo często nie było wypowiedziane, a czyniło więcej niż niejedne przemowy i wielkie deklaracje. W dniu jego śmierci czekaliśmy przed tym momentem i też nie padło żadne słowo, ale myślę, że wszyscy zrozumieliśmy, że chodzi o to, aby jego dzieło kontynuować, aby budować wiarę, aby budować siłę również tych, którym się nie powiodło, słabych i chorych, dawać szansę zdolnym, pracowitym, dawać szansę tym wszystkim, którzy chcą zmieniać rzeczywistość na lepszą. Bo jak wiadomo, i to nam błogosławiony Jan Paweł II powiedział, i ja to wyznaję,
Dla chrześcijanina nie ma sytuacji beznadziejnych. Uroczystość trwała kilka godzin. O godzinie 21:37 uczestnicy modlitwy oddali hołd błogosławionemu Janowi Pawłowi II. Zespół szkół nr 4, popularnie nazywany szkołą sportową, po wielu latach doczekał się uroczystego nadania imienia swojego patrona, którym został wybitny sportowiec Janusz Kusociński. Czekali, czekali i się doczekali. Od teraz zespół szkół nr 4 w Wałbrzychu ma swojego oficjalnego patrona, którego imię zostało nadane szkole podczas uroczystej gali. Patronem szkoły został nie kto inny jak Janusz Kusociński. Jego pierwszym znaczącym sukcesem sportowym było zdobycie w 1928 roku tytułu Mistrza Polski na zawodach w Krakowie. Wygrał w biegu na 5 km, ustanawiając czasem 15 minut 41 sekund rekord Polski na tym dystansie. Nie miał też równych sobie w biegu przełajowym na dystansie 9 km. Podczas biegu Kusociński musiał pokonać nie tylko Fina i Sohollo, ale i ból krwawiących stóp, który w miarę upływu czasu starał się coraz trudniejszy do wytrzymania. Przyczyną tego bólu było złe dobranie butów do nawierzchni. Przekraczając linię mety, nie był w stanie nawet cieszyć się ze swojego zwycięstwa. Szkoła tworzący zespół. To jest Publicznemu Gimnazjum Sportowemu nr 11, Liceum Sportowemu, 4. Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami integracyjnymi zostanie nadane imię Janusza Kusocińskiego, wielkiego Polaka i sportowca. Słowa uchwały Rady Powiatu Wałbrzyskiego z dnia 28 października 2011 roku nadającej naszym szkołom imię Janusza Kusocińskiego, wybitnego sportowca, wspaniałego przyjaciela i patrioty, nie tylko wywołały w nas wzruszenie, ale pobudziły także do refleksji i pochylenia się nad kartami historii w kronikach naszej szkoły. I w tym momencie pozwolę sobie na metaforę sportową. Podobnie jak Janusz Kusociński, nasz patron, podjęliśmy wyzwanie, startując w długodystansowym biegu życia, napotykając po drodze wiele przeszkód. Wystartowaliśmy 1 września 1955 roku przy ulicy Lenina 50, obecnie Andersa na Białym Kamieniu, w budynku obecnej szkoły podstawowej nr 6. Rada Powiatu Wałbrzyskiego uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Z dniem 1 stycznia 2012 roku Publicznemu Gimnazjum Sportowemu nr 11, Liceum Sportowemu oraz 4. Liceum Ogólnokształcącemu z oddziałami integracyjnymi, szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół nr 4 w Wałbrzychu z siedzibą przy ulicy Doktora Sokołowskiego 75 nadaje się odpowiednio imię Janusza Kusocińskiego. Paragraf drugi. Pełna nazwa szkół wchodzących w skład zespołu szkół nr 4 w Wałbrzychu z siedzibą przy ulicy Doktora Sokołowskiego 75 brzmi. Punkt pierwszy. Publiczne Gimnazjum Sportowe nr 11 imienia Janusza Kusocińskiego. Punkt drugi. Liceum Sportowe imienia Janusza Kusocińskiego. Punkt trzeci. 4. Liceum Ogólnokształcące z oddziałami integracyjnymi imienia Janusza Kusocińskiego. Podczas uroczystości nie zabrakło olimpijczyków, absolwentów szkoły oraz włodarzy miasta i powiatu. Wśród gości spotkać było można również biskupa świdnickiego Ignacego Deca oraz parlamentarzystów związanych z ziemią wałbrzyską. Wiele szkół ma swoich patronów i oto dzisiaj zespół szkół nr 4 w Wałbrzychu otrzymał swojego patrona, którym jest Janusz Kusociński. Wybitny sportowiec, lekkoatleta i także wielki patriota. Dzisiejsza niezwykła uroczystość nadania imienia szkole, zespołowi szkół
numer 4. To wyjątkowa uroczystość, a dla mnie szczególnie wyjątkowa, ponieważ jestem absolwentką tej szkoły. Miałam przyjemność uczestniczyć w komitecie honorowym, który organizował tę uroczystość, a dziś w imieniu absolwentów powiedzieć kilka słów, podziękować za to, co dla nas zrobiło i grono pedagogiczne, i dyrekcję szkół, że wypuścili nas w świat uzbrojonych w wiedzę, ale również w to wszystko, co jest potrzebne do funkcjonowania, czyli wrażliwość, a z drugiej strony takie mocne stąpanie po świecie. Już po uroczystym odsłonięciu i poświęceniu tablicy pamiątkowej oraz oficjalnemu nadaniu zespołowi szkół imienia Janusza Kosocińskiego nastąpiła ceremonia wręczenia sztandaru i ślubowanie uczniów na sztandar szkoły. Niech ten sztandar zawsze będzie otoczony powszechnym szacunkiem. Przyrzekamy, że nie sprawimy honoru tego sztandaru i będziemy go otaczać powszechnym szacunkiem. Dziękuję. Po przyrzeczeniu. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły zaprezentuj. Marca 2012 roku na długie lata zapisze się w historii naszej szkoły, albowiem dzisiejszego dnia nastąpiło właśnie uroczyste nadanie naszym szkołom wchodzącym w skład zespołu szkół numer 4 imienia Janusza Kosocińskiego. Z tego miejsca jeszcze raz bardzo serdecznie chciałabym podziękować wszystkim gościom przybyłym na dzisiejszą uroczystość, tym, którzy zaszczycili swoją osobą historię naszej szkoły. Uroczystości zakończyły się akcentem artystycznym w wykonaniu uczniów oraz występem zespołu pieśni i tańca Wałbrzych. Rada Wspólnoty Samorządowej Podgórze wzorem lat ubiegłych podsumowała swoją działalność. Jednak tym razem spotkanie wyglądało zupełnie inaczej. Sala RWS-u była wypełniona zaproszonymi gośćmi, którzy jednocześnie wnieśli mniejszy lub większy wkład w działalność wspólnoty. Jednak tego dnia każdy z nich był równy. Może jedynie za wyjątkiem prowadzącego otwarcie Jerzego Krzyżowskiego, który przemawiał i przemawiał, dzięki czemu pozostali przedstawiciele Rady mieli dużo mniej czasu na swoje wystąpienia. Ale nawet ten fakt nie umniejszył tego, co wspólnota postanowiła przekazać zaproszonym gościom. Podsumowanie się odbywa co roku, ale w takiej formie jak teraz to jest pierwszy raz i myślę, że będziemy to kontynuować, ponieważ mamy teraz Akademię Malucha, która faktycznie tak się rozrosła, tak po prostu
działa prężnie i wiele wolontariuszy, których do nas dołączyło i wspólnie razem stworzyliśmy to, co właśnie Państwo widzieli. Coś wspaniałego, myślę. Wśród zaproszonych gości znalazł się m.in. zastępca prezydenta Wałbrzycha Zygmunt Nowaczyk oraz wielu innych, którzy wnieśli swój wkład w rozwój Rady Wspólnoty Samorządowej Podgórze. Była nas garstka. Teraz jest ponad 100 osób chętnych nam pomocy. I ta struktura się rozwija bardzo. A więc w przyszłości wierzymy w to i jesteśmy pewni, że będzie nas bardzo, bardzo dużo. Naszą siłą jest dobroć, naszą siłą jest właśnie wspólne pomaganie innym osobom. Teraz, żeby nie przedłużając, bo co miałem powiedzieć, powiedział już nasz radny Jurek, a zapraszam właśnie Krzysia Gołosza, żeby więcej pokazał i opisał nam skrótowo, bo to na pewno są wszystkie nasze działalności, które w tamtym roku żeśmy wykonali. O tym, co zostało zrobione w ciągu minionych lat, świadczył pokaz slajdów z komentarzem radnego powiatu Krzysztofa Gołosza. To akcja ze zbiórki żywności i wolontariusze. Tyle mniej więcej wydajemy podczas akcji, a to ilość uczestników, którzy korzystają z tego wsparcia i praktycznie tak jest zawsze. Kontynuowaliśmy to również działania nasze przy wszystkich akcjach związanych z akcjami charytatywnymi, czyli zbiórką artykułów szkolnych czy żywności. To już fragmenty z Akademii Malucha i z działań z dziećmi, bo temu najbardziej przyświeca nasz cel i poświęcamy to wszelkie działania. Są to zajęcia edukacyjne, plastyczne, gry w terenie, zabawy, prawie logo już Akademii, sponsorowane wycieczki, na przykład do bajkowego ogrodu, czy do aquaparku, do sąsiada, do Świebodzic. Na deser jednak zostało przygotowane przedstawienie pomieszanej bajeczki autorstwa Liliany Gronuś w wykonaniu młodych aktorów. Wielokrotnie, wiele tygodni trwały te przygotowania, konstrukcja zamku i sceny, nie sceny, dekoracje razem z Akademią Malucha. Postacie, które występowały, były ubrane, wykonane ze swoich własnych inwencji. Razem z mamami te dzieci tworzyły te korony i te berła. Także po prostu myślę, że tych dzieci jest u nas coraz więcej. I chcemy to po prostu dzięki też harcerzom, dzięki Akademii Malucha i dzięki wolontariuszom naszym, chcemy to rozszerzać. A jak wyjdzie, zobaczymy. Nie cieszę się długo beztroską, bo 6 córek miał król Lulek, gdy do królestwa ryk straszny dotarł. Ryk straszny dotarł. Ziemia się zatrzęsła, ptaki pochowały, w jamie pod zamkiem zamieszkał smok straszliwy i niemały. 7 ogonów i 7 głów miał, a apetyt jaki on miał, zjadał krowy i konie i byki i różne takie smakołyki. Królewny też zjadał, ale na deser. Jak widać, działania Rad Wspólnot Samorządowych wprowadzają bardzo dużo dobrych i pozytywnych relacji pomiędzy mieszkańcami Wałbrzycha a Urzędem Miejskim, bo przecież RWS-y są jednostkami pomocniczymi Rady Miejskiej. Podziękowania też warto dać, bo ktoś z dobrego serca, jak nam ktoś daje, to my choć ten piernikowe serduszko, jak mi się też należy. W Wałbrzychu po raz kolejny odbyły się zawody, które zyskują coraz większą popularność. Chodzi o trzecie otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w wyciskaniu sztangi leżąc. W Wałbrzychu odbyły się już po raz trzeci otwarte Mistrzostwa Wałbrzycha w wyciskaniu sztangi leżąc. Zmianie uległo jednak miejsce imprezy, bo zawody nie odbywały się, jak to miało miejsce do tej pory, w hali Osiru przy ulicy Chopina, ale w hali Auditorium Novum w Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Wałbrzychu. To są nasze tu wewnętrzne zawody, na które przyjeżdżają ludzie z całej Polski już po raz trzeci. W tym roku przyjechało do nas 58 zawodników, w tamtym roku było 51, dwa lata temu było 43, także z roku na rok nasza impreza cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
a myślę, że na przyszły rok już przyjedzie. W końcu padnie ta trzycyfrówka, czyli 100 zawodników. Zanim jednak zawody z udziałem mężczyzn podnoszących ciężary rozkręciły się na dobre, na scenie pojawiła się aktualna mistrzyni Polski w fitness sylwetkowym Dorota Galińska, która podgrzała atmosferę na sali. Miałam przyjemność uczestniczyć w zawodach, a właściwie przyjechać tutaj z pokazem sylwetkowym, na który mnie zaprosił tutaj organizator tych dzisiejszych zawodów. Pokaz odbył się przed chwileczką i jak tutaj pewnie Państwo się orientują, pokaz dotyczył fitness sylwetkowego, ponieważ jestem zawodniczką fitness sylwetkowego. Sport ten uprawiam od właściwie 2003 roku. W 2003 roku podjęłam pracę nad sylwetką z zamiarem wystartowania w zawodach. Najwidoczniej podgrzana atmosfera udzieliła się kilku zawodnikom, bo rekordy z poprzedniego roku co chwilę były pobijane przez kolejnych zawodników. No, nowy rekord na chwilę obecną, ale teraz chłopaki walczą w plus 125 i na pewno zostanie odpobity, bo chłopak w pierwszym podejściu zadeklarował już 252 kilo, także cieszę się z rekordu dopiero chyba przez 5 minut. Na koniec swojej wizyty Dorota Galińska pokazała kilka ze swoich sztandarowych puls, dzięki którym wygrywa mistrzostwa w Polsce oraz zajmuje czołowe miejsca w Europie. Przede wszystkim proszę, zachęcam do ćwiczeń, do treningów regularnych, żeby chociaż 3 razy w tygodniu trenować i przede wszystkim zachęcam do ćwiczeń siłowych, nietypowego fitnessu aerobiku, czyli do zajęć na sali, tylko właśnie do ćwiczeń siłowych. Ćwiczenia oporowe w siłowni są najlepsze, jeśli chodzi o wpływ na kształtowanie naszej sylwetki. Nic tak nieładnie nie ukształtuje sylwetki, jak odpowiednio dobrane ćwiczenia siłowe, czyli z ciężarkami, ze sztangami na maszynach i przede wszystkim regularnie, systematycznie. Trzymanie kolan razem, prawda? Kiedy nie można, prawda, stanąć, jak że tak powiem, nie można mieć przerwy między nogami, musi się wszystko łączyć. Dlatego trzeba pracować nad tym, żeby kolanka się łączyły. To samo w tyle, też nie można w tyle spinać pośladków, prawda? Tylko pośladki powinny być rozluźnione i także kolana trzymamy razem. Jeśli chodzi o przód, no to skupiamy się na tym, żeby pokazać to, co jest fitness istotne, pokazać kształt tułowia, jakby chodzi o zaprezentowanie kształtu
litery V, prawda? Czyli idzie od barków, plecy, litery V budują barki, budują plecy i idą do tarni, prawda? Tym sportowym akcentem kończymy dzisiejsze wydanie. Ja się z Państwem żegnam i zapraszam na nowe już jutro. Do zobaczenia.